Dosłownie dwa słowa, bo no słucham i nie sztuką jest ukryć, że się nie denerwuję, bo te wynaturzenia, które tutaj dzieją się na sesji, sięgają już dna. Ktoś może powie, że to tylko polityka. Ja mówię, że w każdym przypadku jest człowiek i nikt nie ma prawa kłamać, obrażać, pomawiać i poniżać. Mam pytanie, co jest problemem? No co? Chciałabym usłyszeć. My nie mamy zapewniać rozrywki i kabaretu, od tego są artyści. My mamy pracować merytorycznie, mądrze i rozsądnie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Tak powinno być. A to, co się dzieje w tym momencie, to jest burleska. Brakuje tańców na stole, dosłownie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Zisiu, należy... Aha, proszę. Panie przewodniczący, radni, panie burmistrzu. Ja tylko się chciałam zapytać pani Redman, kto osiągnął to dno? Bo ja siedzę, uczestniczę i nie wiem. A może wiem i nie chcę głośno mówić, ale może pani powie, kto osiągnął to dno? Te, pani Aniu, pani radna Aniu, wypowiedzi nasze są okropne. Okropne. Ja sama się dziwię sobie, co się dzieje ze mną od jakiegoś czasu, bo nie mogę się pogodzić. Ja myślałam, że spokojnie w tej kadencji będę pracować, ale niestety, no nie da się. Nie da się. Pani, ja chciałem powiedzieć jedno. Bardzo zgadzam, pani Zisiu, zgadzam się całkiem z tym, co pani mówi, tylko trzeba by było spojrzeć w lustro najpierw, jak się takie słowa mówi.